dobry. Witamy zgromadzonych słuchaczy. Kontynuujemy zainicjowane forum myślne w dniu wczorajszym. Wczorajszy dzień poświęcony był Zakładom Usług Leśnych, współpracy z pracodawcą, przepraszam bardzo, zleceniodawcą. Między innymi dzisiejszy dzień to drewno. Punkt programu, który przewidujemy na dzień dzisiejszy na godzinie 11, to jest temat biomasa leśna dla celów energetycznych istotnym produktem gospodarki leśnej. Materiałem medialnym tego przedsięwzięcia jest portal drewno.pl i Dominik Jabłoński. Referentem będzie pan Mikołaj Rudawski, firmy Rafetek i moderatorem pan Łukasz Maszota, reprezentujący Forest Consulting Center. I liczę na zainteresowanie słuchaczy i interesującą dyskusję. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Łukasz Maszota. Jestem leśnikiem na co dzień pracującym w firmie Forest Consulting Center. Bardzo miło, że w dniu dzisiejszym możemy zainaugurować kolejny dzień Forum Leśnego. Spotykamy się tutaj po to, żeby rozmawiać o szerokim zagadnieniu, jakim jest biomasa leśna i wykorzystanie jej w celach energetycznych. W związku z tym celem naszego dzisiejszego spotkania niech będzie próba udzielenia odpowiedzi albo zbliżenia się do możliwości udzielenia tej odpowiedzi, czy biomasa leśna i możliwość jej wykorzystania w energetyce z punktu widzenia gospodarki leśnej, realizacji celów produkcyjnych tej gospodarki jest dla nas państwa istotnym produktem, czy pozostałości drewnowe, o których tutaj będziemy mówić, są istotnym surowcem, a ich zagospodarowanie powinno stanowić rzecz ważną. Żeby uściślić tutaj i w jakiś sposób sprecyzować to szerokie zagadnienie, jakim jest biomasa leśna, chciałbym poprosić tutaj pana Mikołaja Rudawskiego z firmy UPM Raflatak, który przez około 10 minut będzie starał się tutaj państwu syntetycznie doprecyzować w takim wstępnym referacie, o czym dokładnie dzisiaj będziemy chcieli mówić. Kolejną część, którą zaplanowaliśmy w tej formule, będzie stanowić dyskusja. Mam nadzieję, że tu frekwencja na międzyczasie wzrośnie, żebyśmy mieli też z kim dyskutować. Panie Mikołaj, proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie na forum leśnym. Ja nazywam się Mikołaj Rudawski, firma UPM. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Słychać. Poproszono mnie, żeby zrobić taki swego rodzaju wstępniak do naszej dyskusji. Co niniejszym czynię. Zajmuję się biomasą, jak myślę, dosyć aktywnie. Wcześniej pracowałem dla firmy Stora Enzo, obecnie właśnie dla firmy UPM, a jeszcze w zamieszku czasach, kiedy pisałem pracę magisterską, to m.in. studiowałem takie publikacje szwedzkie, które dotyczyły wykorzystania pobiorów po spalaniu biomasy do nawożenia powierzchni leśnych w Szwecji. Więc jak gdzieś w okolicach tej biomasy, to ta moja cała kariera zawodowa się toczyła. Dlaczego? Ja uważam, że biomasa leśna, zrębka leśna, ta zrębka leśna z igliwiem czy z korą, uważam, że to mógłby być istotny produkt dla gospodarki leśnej, ponieważ przemawiają za tym kilka przesłanek, takich nie są to moje wymysły, tylko wymagania narzucone odgórnie. To są słynne cele energetyczne, które są postawione w Polsce, dotyczące udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie wyprodukowanej energii, tak? Czyli do 2020 roku Polska musi wyprodukować 15% energii ze źródeł odnawialnych. I to jest mus. To jest obecnie, jesteśmy na etapie 5-6%, czyli jeszcze bardzo dużo pozostało do zrobienia. Nadal ta nasza gospodarka opiera się w głównej mierze na węglu, tak? To jest ponad 90% energii jest produkowane z węgla. Musimy to bardziej bilansować to
produkowaną energię z innych źródeł, to musimy wytworzyć swego rodzaju miks energetyczny, czyli musimy produkować energię z węgla w mniejszym stopniu, z gazu. Energetyka atomowa również powinna być uwzględniona w jakiejś mniejszej części. No i uważam, że w polskich warunkach, bo jesteśmy absolutnie wyjątkowym krajem, możemy postawić również na energetykę odnawialną. Nie mówię, że ona może zastąpić energetykę atomową, węglową, każdą inną, natomiast może być to istotny udział w produkcji energii w ogóle w Polsce. Jeszcze tak wchodząc do szczegóły dotyczące tych naszych polskich warunków, w nowym projekcie ustawy o energii odnawialnej mówi się o ograniczeniu dofinansowania do energii produkowanej przez współspalanie, tak? Że mieszamy biomasę z węglem, wtedy będą elektrownie otrzymywały jedynie 0,3 certyfikaty, tak? Tym samym, jak mówią, będzie to dla nich nieopłacalne. Jakie jest zagrożenie, że ta większość tych elektrowni obecnie, które współspalają biomasę z węglem, zostanie jakby z tego bilansu niemalże wyeliminowana. Więc znowu będziemy mieli jeszcze większą lukę do wypełnienia, jeśli chodzi o produkowanie tej energii ze źródeł odnawialnych. Co można zrobić, tak, w tej sytuacji? No, powinniśmy położyć nacisk na energetykę rozproszoną, tak, na miejscowości do 20 do 100 tysięcy mieszkańców, na budowę lokalnych kotłów, ciepłowni, elektrociepłowni, na biomasę. No, z drugiej strony pojawia się taki zarzut też od wielu koncernów, na przykład koncernu Fordu, tutaj dyrektor na Polskę powiedział, że on bardzo chętnie by zainwestował w elektrownię na biomasę, ale tej biomasy nie ma, tak? I co tu zrobić, tak? Także on bardzo, bardzo chętnie jakby dedykowany kocioł biomasowy postawił, ale skąd brać biomasę, biomasy w Polsce nie ma. Ja uważam, że to jest nieprawda. Tutaj posłużę przykładem naszego sąsiada ze Szwecji. To nie można tych krajów oczywiście tutaj porównywać jak jeden do jednego, bo Szwecja pozyskuje rocznie tam około 80 milionów metrów sześciennych. My też moglibyśmy to pozyskanie zwiększyć. Natomiast w Szwecji, spójrzcie Państwo na ten wykres taki kołowy, 48% energii cieplnej jest produkowane z drewna, a z pozostałości pozrębowych, tutaj mamy po lewe zdjęcie, i generalnie z tego drewna odpadowego w lesie, tak? Czyli to, co obecnie w naszych warunkach polskich w większości lesie zostaje, tam jest to zbierane i 48% tej energii cieplnej jest produkowanej z pozostałości pozrębowych. Tu jest to jakby dokładnie opisane i też proszę zobaczyć, jak to wygląda obecnie w Szwecji. Szwecja co prawda nie miała swoich zasobów kopalni, tak? Nie miała węgla. Natomiast w roku 81 większa część w ogóle energii produkowanej w szwedzkich warunkach energii cieplnej była produkowana z oleju opałowego. Oni jakby będąc w tej sytuacji kryzysu naftowego, to parę lat wcześniej miało miejsce, dokonali jakby totalnej wolty, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię. Jeśli chodzi o źródła, z których produkowana jest energia. I obecnie, 2008 rok, 38%, przypuszczam, że obecnie jest to pewnie około 50%, jest energii cieplnej produkowane z biomasy. To my moglibyśmy tym wzorem, tą drogą spokojnie podążać, może nie 48%, może 20%, tak? Może 15%, no, oczywiście jesteśmy 4-krotnie więcej mieszkańców niż Szwecja, natomiast jest to dla nas w kontekście tych celów, tego 15% w 2020 roku produkowania energii ze źródeł odnawialnych, w kontekście wyjścia z współspalania, tak? Czy wyjścia z dotowania współspalania.
w kontekście tych naszych zasobów jest to absolutnie, uważam, dla nas szansa. A pokażę tylko tutaj również taki często pojawiający się zarzut dotyczący zubożania siedlisk. No, w Szwecji, na tym zdjęciu nie wiem, czy dobrze widać, w Szwecji popioły po prostu rozsypuje się, czy nawozi się nimi powierzchnię leśne. Także tutaj ten cykl się zamyka, tak? I posłużę się tutaj szwedzkimi wnioskami. To są wnioski takiego pana Gunnara Haglunda, człowieka, który zajmował się rozwijaniem tej szwedzkiej inicjatywy tutaj na rynku polskim. On mówi wprost, że na podstawie tych szwedzkich wniosków, że miasta do 20 tysięcy mieszkańców powinny inwestować w ciepłowodopalne biomasą, od 20 do 100 w elektrociepłownie, a powyżej 100 również powinny angażować odpady komunalne. I jaka powinna być z tego dla nas nauka ponownie? Również inwestycja w rozproszone źródła energii, czyli dosłownie małe ciepłownie miejskie, nie wiem, Piła, tutaj mamy Świebodzin, Torzyn, Rzepin, to wszystko może być uniezależnione od tej energetyki dużej, systemowej. Oczywiście nie wyklucza to tej dużej energetyki, nie wyklucza to atomu, nie wyklucza to gazu, który może stabilizować sytuację. Natomiast no, powinniśmy iść tą drogą. Tym bardziej, drodzy Państwo, że zanim powstanie pierwsza elektrownia atomowa, minie około 10 lat, my około 2016 roku mamy mieć poważne problemy z zaopatrzeniem w energię. I proszę mi powiedzieć, skąd mamy tę energię wziąć, jeśli nie właśnie z tych lokalnych źródeł rozproszonych. Tym bardziej, że obecne rozporządzenie ministra gospodarki jak wręcz wyraźnie sprzyja rozwojowi tych małych źródeł rozproszonych, z tym, że oczywiście te małe źródła rozproszone muszą być zaopatrywane w biomasę lokalnie. Ja to zresztą powiem Państwu, widzę obecnie ze swojego doświadczenia, jeszcze 2-3 lata temu ja woziłem biomasę na 300-400 km, tak? To było ogromne odległości. Teraz ta biomasa jeździ 100 km, 150, a ona musi być pozyskiwana lokalnie. My mamy w warunkach polskich naprawdę bardzo dobre warunki. Ja nie mówię o tym, żeby pozyskiwać biomasę z zboru suchego czy świeżego, natomiast na pewno potrzebne jest jakieś takie jasne podejście, jasne określenie, co można pozyskiwać, co to jest biomasa leśna, jak ją przygotować. Przecież nikt właściwie nie wie, czy to będzie problem, jeżeli przygotujemy stosy po pozyskaniu maszynowym i z tych stosów albo wyrobi sobie tą drobnicę rolnik, czy lokalny mieszkaniec, czy pozrębkujemy to rybakiem. Tylko chodzi o to, żeby to było przygotowane, żeby Lasy Państwowe wiedziały, jak mają przygotować ten materiał, żebyśmy mogli stworzyć jakiś element większego systemu, żeby firma, na przykład ze Świebodzina, mogła rozwinąć jakiś front inwestycyjny, miała świadomość tego, że po harwesterach jest w stanie kupić dany na leśnictwie materiał ze 100 hektarów albo z 3 nadleśnictw i tym samym zaopatrzyć lokalne źródło energii cieplnej na przykład. Także zachęcam Państwa do lektury tego mojego referatu w tej książeczce, który Państwo możecie znaleźć tam na następnie przy wejściu. Tam te wątki, o których tutaj mówię, poruszam co szerzej. Życzę udanych obrad. Także gdyby były do mnie jakieś pytania, zapraszam w trakcie forum. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Mikołajowi, który notabene zaraz tutaj powtórnie zostanie wywołany do tablicy. Szanowni Państwo, przechodzimy do części właściwej naszego spotkania, dyskusji. No, doświadczenie pokazuje, że chcąc dyskutować o tematach trudnych, a biomasa leśna nie jest tematem łatwym, trzeba dyskutować na kanwie szerokiego grona wielu stron, po to, żeby zbierać opinie, żeby starać się wzajemnie się zrozumieć, żeby wspólnie starać się też do pewnych kompromisów dochodzić. W związku z tym też taką formułę dyskusji tutaj Państwu proponuję. Zaprosiliśmy tutaj kilka osób, z których każdy pan, bo w zasadzie mamy wszystkich panów, jest reprezentantem
powiedzmy sobie, biznesu biomasowego, ale każdy z innej strony. W związku z tym zapraszam tutaj na przygotowane miejsca pana nadleśniczego Jana Wiśniewskiego z nadleśnictwa Gidle. Zapraszam pana Krzysztofa Polowego, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Leśny w Poznaniu. Zapraszam pana Józefa Grodeckiego, firma Lastek. Zapraszam pana Radosława Seligę, firma Arkon Service. Zapraszam ponownie pana Mikołaja Rudawskiego, PN Raflatań i zapraszam także pana Andrzeja Kastrzaka, firma Kronopol. Szanowni Państwo, ze względu na te ograniczone ramy czasowe, ja pozwoliłem sobie do panów, naszych gości, ekspertów przygotować krótkie pytania. Natomiast liczę na aktywność także Państwa, w związku z tym, jeżeli ktokolwiek z obecnych tutaj na sali chciałby w jakiś sposób dodać coś do tej dyskusji, zabrać lub zadać pytanie, wystarczy podnieść rękę, są osoby z mikrofonami, które tutaj będą Państwu służyć i chciałbym właśnie, żebyśmy w ten sposób tutaj sobie mogli porozmawiać. Tymczasem pierwsze gdyby pytanie chciałbym skierować do pana nadleśniczego, ponieważ temat biomasy leśnej dla celów energetycznych w Polsce to w zasadzie jest już, powiedzmy sobie, historia, która sięga roku 2007. Dzisiaj mamy 2012, w związku z tym z pana perspektywy jako leśnika, jak doświadczenia, jakie lasy państwo mają doświadczenia w temacie właśnie wykorzystywania pozostałości dla celów energetycznych? Chciałbym też zapytać, czy w pana opinii ten temat, ważność jego, możliwość wykorzystania biomasy leśnej, to jest zjawisko incydentalne, na które przyszła obecnie jakaś taka krótkotrwała moda? Czy może okazać się to tematem ważnym i dobrym dla lasów państwowych w dłuższej perspektywie czasowej? Wydaje mi się, że tutaj musimy na tematy takie po prostu graniczać, bo problem biomasy leśnej, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje w Polsce, to praktycznie rzecz biorąc, mieści się po tak samo odpady pozrębowe albo odpady skutecznie kręcowe. Gdzie indziej biomasy leśnej na innych kategoriach użytkowania się po prostu z niej nie korzysta. A czy to jest temat taki, który warto odpuszczać? Wydaje mi się, że nie. To jest w tej chwili, wydaje mi się, że lasy, moja organizacja poczyniła pierwszy krok, który po doświadczeniach, myślę, roku, pół i wdrożeniu w pełni zarządzenia dotyczącego sprzedaży drewna polowanego, gdzie jeśli ktoś się czyta założenia tego zarządzenia, to jakość drewna tak zwanego przemysłowego, nazwijmego, ona rośnie. I powstanie określona pula drewna, które może być przeznaczone na zrębki przemysłowe, zrębki energetyczne. To jest kwestia przygotowania i sposobu przygotowania tego drewna do zrębkowania. Czy w Polsce musi być podział na zrębki opałowe i przemysłowe? Powiedzmy sobie, jest to taki sztuczny podział, bo z mojego doświadczenia zrębkuję rocznie około 20 tysięcy metrów drewna, z tym, że przygotowuję to w postaci zrębków przemysłowych. Założenie, powiedzmy, można się spotkać z takim zarysem, powiedzmy pytaniem, czy formą jakiegoś takiego protestu, że to drewno strzebieży ze zrębów w formie gałęziaka, nie gałęziaka, ono mogłoby być zerwane, rozdrobnione i pozostawione do naturalnej utylizacji. Czy to coś nam zmieni? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie i zastanówmy się, czy na tym etapie, żeby pogodzić i aspekty ekologiczne i aspekty, powiedzmy, typowo użytkowe, czy my musimy iść technologią, tym bardziej, że większość odbiorców, z tego co ja śledzę rynek, nie jest zainteresowane drewnem przeznaczonym do zrębkowania na cele energetyczne z IPI. Polskie kopły w większości nie chcą przyjmować takiego drewna, to się trzeba by było sezonować, żeby to wyciało z IPI, etc. To jest proces wydłużania się całego cyklu produkcyjnego
i większość moich kolegów nadleśniczych nie pozwoli na taki układ, żeby takie drewno było sezonowane 7-8 rok, półtora roku w lesie, nawet z przyczyn przeciwpożarowych. To może ten aspekt taki jeden, który warto przedyskutować. Czy różnić i dawać dwie normy na zrębki opałowe i zrębki przemysłowe, tak naprawdę mówiąc, to się to niczym nie różni, tylko przelicznik. Bardzo dziękuję. Kolejna kwestia, no chcąc mówić o biomasie, o jej wykorzystaniu, no trzeba tutaj wywołać temat w ogóle zasobów i strategii udostępniania tych zasobów. Stąd też moje pytanie do pana Józefa Grodeckiego. Pan jako reprezentant w zasadzie producentów biopaliwa naturalnego, tak jakim są zrębki leśne, zostało się to drewno ogólnie produkowane. Jakby pan oceniał, jakie mamy rzeczywiście realne w Polsce zasoby, jaki jest stopień ich udostępnienia? Czy te dwie wartości zgrywają się w jakąś logiczną całość, czy mamy tutaj do czynienia z jakimś takim dysonansem pomiędzy tymi sprawami? Może tak, to się idę najpierw do takich danych literaturowych. Z danych literaturowych wynika, że potencjalne zasoby biomasy dla potrzeb przemysłu energetycznego w naszym gospodarstwie leśnym przy założeniu pozyskiwania jeszcze z poziomu mniej więcej 27 milionów metrów sześciennych drewna wynosić mogą około 8 milionów metrów sześciennych. Ja osobiście uważam, że jest ten potencjał realny. Z wielkim uznaniem jako powiedzmy ten producent usłyszałem tutaj opinię pana nadleśniczego o tym, że realne jest sięgnięcie po zasoby biomasy w cięciach przedrębnych. Powiem, czasami ono jest realne, a czasami nawet konieczne. W drzewostanach świerchowych, które narażone są na szkodniki wtórne, często właśnie w tych pozostałościach następuje po prostu taka wstępna, że tak powiem, kumulacja tychże szkodników wtórnych, co później mamy no, w drzewostanach. I sięgam do swojej praktyki z czasu, kiedy w latach na przełomie 80-tych, 90-tych pracowałem w Niemczech, już tam, właśnie z tych względów sanitarnych, ale w sposób pragmatyczny, po tą biomasę się po prostu sięgało. Tak też, że te zasoby wyglądają w ten sposób. Również ważną sprawą, która powinna weryfikować i tu potrzebne jest opracowanie, bym powiedział, leśników czy naukowców, weryfikować te zasoby w związku ze zmianą koncepcji podejścia do drewna. Szkłodowanie drewna i spowoduje zwiększenie ilości drewna marginalnego. Także powiedzmy, te zasoby na poziomie 8 milionów metrów sześciennych są realne. Są one realne. Dalszą sprawą, która nie znajduje u nas jeszcze opracowania takiego, które by służyło celom planistycznym, to są zasoby, potencjalne zasoby biomasy pochodzące z uczotania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli popatrzycie Państwo na zdarzenia klimatyczne na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 lat, czy nawet kilkunastu, to się okazuje, że jesteśmy w rejonie no, nasilających się dynamicznych zdarzeń klimatycznych i rozmiar pozyskania tego drewna z cięć uprzątających kształtuje się na poziomie mniej więcej 10% etatu rocznego, czyli powiedzmy pozyskujemy w granicach 3-4 milionów metrów sześciennych drewna. Chciałbym powiedzieć, o czym właściwie się nie mówi, czy tego nie widać ani w literaturze, ani w rozmowach leśników. Proszę Państwa, przy uprzątaniu skutków klęsk huraganowych trzeba powiedzieć tak, że 1/4 w stosunku do pozyskanej grubizny 25% stanowi drewno właśnie marginalne, zniszczone, strzaskanie i tak dalej. Czyli proszę wziąć, to jest 1 milion metrów sześciennych średnio rocznie,
z tych zasobów. Nie powinno się tego tracić z pola widzenia, bo nie chciałbym tu wchodzić w zagadnienia przyrodnicze, ale również odwołam się do osobistej praktyki. Po huraganie Witka w Niemczech, kiedy było tego strasznie dużo, były pieniądze, to był czas, kiedy Niemcy były bardzo bogate, wiele powierzchni zostało właśnie zutylizowanych przez rozdrabnianie. I co się okazało? Nie dało się tych powierzchni przez długie lata odnowić, dlatego że zasoby tego drewna martwego powodowały skutki takie no, zupełnie dramatyczne. I mitem jest to, że mówimy, że to jest właśnie jakaś grabież i tak dalej. Proszę Państwa, ale to jest osobny temat. Także te zasoby moim zdaniem, proszę Państwa, są i należałoby po prostu tylko do nich w sposób racjonalny podejść. Dziękuję bardzo. Jeżeli mowa o tym, że mamy zasoby, czyli mamy też no, potencjał do tego, żeby rzeczywiście tutaj starać się jakiś rynek rozkręcać, no to przejdźmy teraz do tematu technologii, ponieważ żeby robić coś z sensem na szeroką skalę, no my musimy dysponować wysoko wydajnymi, nowoczesnymi technologiami. Tu może pytanie do pana Radosława Syrii, czy rynek polski w chwili obecnej jest na takim etapie rozwoju, że mamy dostęp do takich technologii w kwestii właśnie pozyskiwania i przetwarzania biomasy leśnej na biopaliwo? Na pewno dostęp do tych technologii jest. Krajach skandynawskich zdecydowanie wcześniej. To wszystko jest dostępne, to wszystko jest możliwe do zastosowania, natomiast sama biomasa jest surowcem, drewno jest surowcem specyficznym w pozyskaniu w transporcie, a sama biomasa tym bardziej, szczególnie jeżeli mówimy to o biomasie leśnej. Musimy wyróżnić kilka etapów związanych z pozyskaniem biomasy. Jest to samo dotarcie do tego surowca, tak jak tutaj pan doktor wspomniał, samo dotarcie i wyjęcie go po prostu z tego surowca, obrobienie to takiej postaci, która jest odpowiednia dla przemysłu. Wymaga to przy zastosowaniu odpowiednich technologii. To, co słyszymy tutaj w tle cały czas, co nam kieruje podczas dyskusji, to są ogromne rębaki o bardzo dużych mocach, które jakoś w kontraście stoją do tego, co powiedział tutaj pan Mikołaj w czasie swojej prelekcji, w kontraście stoją do tej rozproszonej energetyki, która będzie wymagała nieco mniejszych urządzeń, umiejętności dotarcia do miejsca, gdzie biomasa jest zgromadzona, umiejętności dotarcia do tego surowca, który jest na powierzchniach poklęskowych i tak dalej. Rozwija się to u nas w krajach w tej chwili, z tego co mogę zaobserwować, rozwija się troszeczkę dwutorowo. Z jednej strony są duże ciepłownie, duzi odbiorcy zębki, którzy inwestują w potężne technologie masowej produkcji. Natomiast z drugiej strony jest dość słaby potencjał tych firm, które mogłyby wesprzeć rozproszoną energetykę i słaby potencjał, który będzie mógł zastosować takie rozwiązania bardziej lokalne. Technologie oczywiście dostępne są cały czas, mamy do dyspozycji wszelkiego rodzaju maszyn do rozdrabniania o wydajnościach, które korespondują do potrzeb naprawdę na każdym poziomie. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Polowy, może teraz panie Krzysztofie, jako że tematem pana pracy doktoranckiej jest jakby porównanie technologii. Jakie czynniki producent biomasy leśnej, przedsiębiorca leśny powinien wziąć pod uwagę przy doborze technologii dla siebie? Czy też możemy na przykład w warunkach polskich, powiedzmy dla drzewostanów sosnowych, których notabene no mamy około 70%, określić jakąś optymalną dla naszych warunków technologię? To znaczy tak, w ramach gospodarki rynkowej, w której się poruszamy, tak naprawdę optymalną technologią, o tym, która technologia jest optymalna, decydują względy ekonomiczne. O tym mówiliśmy tutaj już wcześniej na forum, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna. To samo jest z pozyskaniem biomasy. Musi najbardziej optymalna być ta technologia, która się najbardziej opłaca, ogólnie rzecz biorąc. Przedsiębiorcy leśni, którzy tą biomasę już od jakiegoś czasu produkują, mają to tak naprawdę wyliczone i opracowane. Oczywiście jest wiele aspektów, które wpływa na opłacalność samego pozyskania biomasy.
już nie mówiąc o wykorzystaniu jej i płaceniu tych zielonych certyfikatów i tak dalej, ale jest wiele aspektów, które wpływają na to, jaki łańcuch w danym momencie, w danej chwili, w danym miejscu się opłaca. Duży wpływ mają na przykład koszty transportu, koszty zrynkowania, te wszystkie koszty muszą być policzone. Ja w ramach swojej pracy doktorskiej chciałem porównać właśnie trzy takie technologie pozyskania pozostałości podrębowych, odpadów pozostałości podrębowych. Bo jak pan Adysiewicz też wspomniał, inne źródła, takie jak na przykład cięć przedrębnych, są w Polsce używane nie marginalne, większość tego są odpady podrębowe. Trzy technologie, które ja porównuję, nie podzielę się jeszcze wynikami, bo jestem na początku tej drogi porównania tych technologii. Są trzy technologie, jedną z tych technologii jest mobilny RMA, który już na powierzchni zrębowej od razu zrębuje, ładuje to na siebie do swojego kontenera, który później na środki transportowe. Drugą technologią jest technologia może mało popularna, dość ciekawa, różne są zdania na jej temat. Jest to technologia pakietowania pozostałości pozrębowych, czyli tworzenia z nich przy pomocy specjalnej maszyny tworzenia zbitych pakietów, które później mogą być w dosyć łatwy sposób i zerwane z powierzchni, składowane, wywiezione. Postać transportowa jest tutaj bardzo, bardzo w tym momencie korzystna. Trzecia technologia to jest ta technologia tak zwana tradycyjna, gdzie zrywka, zabranie pozostałości pozrębowych społecznie następuje przy pomocy normalnego, standardowego forwardera. Dobrze, jeżeli ktoś ma specjalny chwytak do biomasy, który zawsze zalecam, żeby stosować, jest to dosyć ważne z różnych innych względów, na przykład jeżeli chodzi o zabieranie kamieni i ziem. Natomiast nie potrzeba tutaj w tym standardowym, takim powiedzmy tradycyjnym układzie, który jest zresztą najszerzej stosowany i myślę, że tutaj jest ten klucz, jeżeli on jest najszerzej stosowany, jest prawdopodobnie najbardziej opłacany. Nie potrzeba żadnej nowej maszyny, bo zrywka odpadów następuje przy pomocy forwardera, który przed chwilą zrywał tam drewno, więc nie potrzeba żadnej dodatkowej maszyny. Składuje się te odpady pozrębowe na stosie przy drodze, zostawiając odpowiednie miejsce właśnie na rękach. Zrywkowanie musi nastąpić w lesie, tych pozostałości, tak które nie będzie transportował. I tutaj jest, powstaje popyt na rembra, który przyjedzie tam i w sposób wydajny, szybki, sprawny zezrębkuje ten materiał zgromadzony. Problem w naszych krajach jest taki, że taki rembrak jest potężną inwestycją. Żeby on ekonomicznie znowu patrząc zwrócił się, krótko mówiąc, on musi pracować bardzo dużo, musi mieć zapewniony bardzo szeroki, ciągły front pracy. Pojedyncze zakłady usług leśnych rzadko mają tak, że tną tak dużo zrębów, mogą uzyskać tak dużo tej biomasy, żeby sobie pozwolić na swój własny rembrak. Zazwyczaj są to firmy zewnętrzne, które przyjeżdżają, które są wynajmowane na konkretne powierzchnie, one tam przyjeżdżają, zamykują. Transport też jest zadany przy pomocy firm zewnętrznych. To jest model, który jest dosyć szeroko stosowany, głównie z racji tego, że nie wymaga wielkich inwestycji, przynajmniej ze strony zakładu usług leśnych. Z drugiej strony wychodzi ostatecznie jednostkowo pi razy drzwi na i tam. Oczywiście są warunki, gdzie można zastosować i należałoby zastosować na przykład rybaki samojezdne. Tak jak tutaj była mowa o tym przyszłościowym wspieranym kierunku rozproszonej energetyki, rozproszonych źródeł dostawców energii, gdzie tą zrębkę materiał dostawiony należy pozyskiwać lokalnie. To też jest kolejny klucz. Zrębki czy generalnie materiał biomasy nie należy transportować na duże odległości, bo tutaj powoli zatracimy sens, jeżeli musimy transportować go na 300 km, jest to w którymś miejscu już nieopłacalne. Dlatego te lokalne źródła energii, lokalne ciepłownie w tych miastach, do 20 tysięcy mieszkańców, one będą potrzebowały właśnie takiej technologii, która im dostarczy to lokalne, bez większego transportu. Tutaj rybaki samojezdne mi się wydaje, że będą bardzo dobrym odpowiedzią na taką potrzebę. Natomiast to jest jeszcze dosyć przyszłościowe. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tylko przypomnę, że w całym jak gdyby naszym tutaj panelu w każdej chwili można zadać pytanie, także jeżeli ktoś tutaj z Państwa chciałby włączyć się do dyskusji, wystarczy podnieść rękę, osób z mikrofonem już do Was podchodzą. Tymczasem proponowałbym teraz poruszyć taki aspekt ekonomiczno-gospodarczo-rynkowy. Panie Mikołaju, mówił Pan tutaj w kontekście porównania tego schematu skandynawskiego z pewnymi takimi konotacjami tutaj na te warunki polskie. Nasz rynek biomasowy rodzimy polski, na jakim jest etapie rozwoju, jakie są jego szanse, a też z drugiej strony, jakie mamy tutaj bariery, z którymi musimy sobie w jakiś sposób poradzić? O, ja
takie szanse. No tak jak mówiłem, moim zdaniem i w oparciu o to, o te moje powiedzmy skromne badania, uważam, że ta dostępność materiału naturalnej z rębki leśnej jest, bo można by ją udostępnić. I to tak do końca nie jest, że energetyka tej z rębki zielonej nie chce. Po prostu trudno, żeby powstawało, bo też w ogóle spójrzcie Państwo na tą strukturę tej energetyki w Polsce. Są duże koncerny, to jest EDF, tam PGE, ZEPAK, Fortum, to są GDF, to są gigantyczne koncerny, które jakby widzą przede wszystkim tylko, nie mówię, że tak tworzercze podchodzą do tego biznesu, natomiast nie ma tam specjalnie żadnej ideologii oprócz pieniądza, jeśli chodzi o inwestycje w kotły biomasowe. A że oni nie potrzebują zrębki zielonej, bo to są gigantyczne kotły, to są dosyć specyficzne podejście do rynku. Gdybyśmy mieli produkt w postaci zrębki zielonej dostępnej, zrębki leśnej, z pozostałości pozrębowych, tak, z przestrzeni przedrębnych, to można z całym dużym prawdopodobieństwem założyć, że te lokalne kotły by powstawały, także to zapotrzebowanie w różnych częściach kraju by na ten materiał by wzrosło, jakby się pojawiło. Bo są w Polsce odbiorcy z rębki zielonej, którzy świadomie wiedzą, że tego materiału właśnie chcą, bo on jest generalnie tańszy, bo nie wchodzą kupując materiałów w konkurencję z producentami płyt drewnopochodnych. Tylko ten materiał musi występować, tak? To trzeba go udostępniać, jeżeli się robi analizę w ogóle sensowności pewnych inwestycji w kotły biomasowe lokalne, czy to będzie Muzeum Rodkowice Śląskie, tam ma być taki kocioł bodajże, czy każdy inny rejon kraju, to trzeba, zakłada się, że ten surowiec skądś musi dojeżdżać, tak? No jeżeli go nie ma, jeżeli się pytamy w dyrekcji, ile zrębki leśnej zostało sprzedane w danym roku, a tu nam się informuje się nas, że kilka tysięcy metrów sześciennych, czy 30 tysięcy na przykład nawet maksimum, no to trudno tu jakiekolwiek inwestycje oparciu o tą zrębkę lokalnie produkowaną opierać. Także musimy też temu rynkowi lokalnemu dać szansę w postaci po prostu dostępności tego naturalnego materiału. A w Niemczech teraz stąd może 50 km takie kotły biomasowe istnieją i mają się dobrze, mają po kilka megawatów, jest wszystko w porządku. Więc nie ma problemu, żeby one również w Polsce nie występowały. W Niemczech przy każdej inwestycji, a właściwie każdy z lat, nawet UPM również realizuje takie tematy, a zręby pod Berlinem, też od razu po zrębie ta biomasa jest pryzmowana, te pozostałości pozrębowe. Tam można i potem to idzie na lokalne kotły, na przykład do Barut, tak? 40 km od miejsca, gdzie obecnie realizujemy pozyskanie. Także to nie do końca tak jest, że tego zapotrzebowania na zrębkę zieloną nie ma, po prostu bardzo często, po jednej stronie barykady mamy tą wielką energetykę systemową, która byłem zupełnie szczerze, nie do końca zawsze czuję temat tego materiału z nasu. Gdybyśmy może udostępniali ten materiał bardziej, to nie tylko oni, ale również pojawiłyby się mniejsze inwestycje właśnie w małe kotły na biomasę. W organizacji czegokolwiek, w tym też organizacji rynku, zawsze potrzeba jakiegoś inicjatora, lidera. W tych naszych warunkach polskich, ten rynek specyficzny jest, bo mamy i lasy państwowe, mamy w zasadzie osoby zajmujące się dostępnością technologii, tak? Mamy to ogniwo producenckie, mamy handlowców, mamy tutaj ten jakby wymiar też transportowy, no i mamy ostatecznie odbiorców. Bardzo dużo, bardzo skomplikowane też to. Kto mógłby, czy jest w ogóle taka szansa na zainicjowanie takiej, ze strony jakiegokolwiek z tych podmiotów jakiejś takiej iskry do tego, żeby ten rynek zacząć budować, żeby zacząć go udoskonalać? Mówimy o rynku biomasowym, naszym polskim. Żeby go udoskonalać. No powiem szczerze, bo ten rynek się summa summarum poukłada sam, jak będzie dostępny surowiec, tak? Także
kapitał już w rękach prywatnych jest na tyle duży, że jeżeli będzie dostępny surowiec, jeżeli będzie dostępny materiał w biomasie leśnej tak zwanej, to te inwestycje powstaną lokalnie. Także tutaj to się ładnie bardzo poukłada i to w interesie właściwie wszystkich nas, w interesie naszego kraju, w interesie lasów państwowych, przedsiębiorców leśnych, bo to są miejsca pracy, pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko pozyskanie drewna, a także i operator rębaka, i obsługa ciężarówek, i kilka osób, które pracują w tej elektrowni na miejscu. I to już nie są ci panowie daleko gdzieś tam w Bełchatowie, z którymi się ciężko na przykład rozmawia, jeśli chodzi, mówimy o dostawach biomasy, ale już lokalne kontakty, które pozwalają na pozostawienie tego kapitału po prostu na miejscu, tak? Także produkujemy biomasę lokalnie, z lokalnych źródeł. Zaręczam Państwu, że przedsiębiorcy w Polsce mają kapitał, żeby takie kotły biomasowe o małej mocy budować. Także mamy takie przykłady już i trzeba tylko ten materiał udostępnić. Także on nie zawsze musi być od razu kupiony, tylko musi być perspektywa. Tak? Także mówię o rynku polskim, też inwestorom z zachodu i oni pytają, no tak, ale byśmy chcieli coś zrobić, ale to jest taki trudny rynek, nie ma materiału i tak dalej. No, oni też mogli ze mną zainwestować, z tym, że musi być materiał dostępny, prawda? Także ja zakładam, że ten materiał jest, tylko musimy pewne bariery przełamać. Myślę, na poziomie dyrekcji generalnej może jakiś proces rozpocząć. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie do pana Jędrzejka z Przemka. W pewnym momencie pojawiło się w Polsce, powstało w zasadzie podniesione dość takie dynamiczne alarmy ze strony przemysłu drzewnego dotyczące tego, że uruchomienie jak gdyby zasobów biomasy leśnej dla energetyki wyssie surowiec z rynku, ten, który mógłby zostać przeznaczony i skonsumowany przez przemysł drzewny. No prawo nam się zmienia też dość dynamicznie, w związku z tym, czy w chwili obecnej też to zagrożenie wykorzystania energetycznego drewna, biomasy leśnej dla przemysłu drzewnego istnieje? Jeżeli prawo, to które ma wejść w życie, będzie przestrzegane, czyli nie będzie można na cele energetyczne wykorzystywać pełnowartościowego drewna okrągłego, ani drewna przetworzonego, czyli podrębkowanego surowca okrągłego, to większego zagrożenia dla przemysłu drzewnego raczej nie widzę, ale pod warunkiem, że to będzie respektowane. Jeżeli będzie wykorzystywana biomasa rozumiana jako odpady pozrębowe, to wręcz jakby energetyka zaspokoi się tą biomasą i o tyle mniej będzie chętnie patrzyła na to drewno, które my możemy wykorzystać. Z logicznego punktu widzenia, czy może z punktu widzenia bardziej producenta płyt, bo logika to jest też w tym momencie względna, dla nas wartość stanowi każde włókno drzewne, które można przetworzyć. I według nas wszystko to, co można przetworzyć i nawet zakumulować dwutlenek węgla w płycie i później dopiero, gdy ta płyta skończy swój żywot, przeznaczyć to na ceny energetyczne, to nam się wydaje coś takiego prawidłowego. Ale oczywiście nie do końca logika rządzi światem, tylko ekonomia, a ekonomia w związku z tym, że istnieją dopłaty do spalania biomasy jest zakłócone, nie można tu mówić o wolnym rynku, więc jakby nie do końca też to myślenie się sprawdza. Myślę, że z takiego czysto ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia tak powinno być, że wszystko to, co można przetworzyć na bardziej zaawansowane produkty powinno być przetwarzane. Ale jakby to rozporządzenie, które ma wejść o zakazie spalania drewna okrągłego, trochę w tym kierunku zmierza. Oczywiście biomasa leśna szeroko rozumiana to również odpady czy pozostałości przerobu tartacznego. To jest też dla nas pełnowartościowy produkt, czy trociny, czy zrębki. I tu konkurencją dla nas jest oczywiście energetyka. No ale jakby każdy chciałby mieć monopol i jasna sprawa, że nie będzie tak, że my mamy dostępność pełną do tego towaru bez żadnej konkurencji, z tym się trzeba liczyć. Ja mam tylko jeszcze tu jakby ad vocem do tego, co pan nadleśniczy powiedział. Rozgraniczenie zielonej zrębki i tej zrębki przemysłowej jest dla nas istotne, bo my nie możemy wykorzystać zrębki, możemy tylko czyste drewno wykorzystać.
W ogóle zresztą firmy, to też warto powiedzieć i myślę, że Lasy Państwowe też powinny sobie z tego zdawać sprawę, że odchodzą firmy produkujące płyty od zamkowania w lesie ze względów ekonomicznych. Jedna firma, która znajduje się na naszym terenie, właśnie od niedawna będąca własnością Homanitu, zaprzestała zupełnie zrękowania w lesie. My ze względów socjalnych, raczej takich społecznych, jeszcze minimalnej ilości zrękujemy, ale to jest zwyczajnie nieopłacalne. Ze względu na jakość i ilość surowców. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania z Państwa strony może? Jest pytanie tam, proszę bardzo. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Moje nazwisko Roman Rybkowiak. Ja jestem z Uniwersytetu Przyrodniczego i chciałbym się tutaj wtrącić, bo ciągle dowiaduję się o różnego rodzaju konferencjach, na których spotykają się ludzie mówiący o zrębkach energetycznych, ale zawsze są w tym towarzystwie ludzie, którzy są zainteresowani kupnem tych zrębków. Jeszcze nigdy nie widziałem, że ktoś tam kogoś zaproszono, który domówił, że zabieranie drewna z lasu nie jest najmądrzejszym pomysłem. Ja wiem, już pan doktor Grodecki się uśmiecha i też, ale tutaj pan doktor Kasprzyk poruszył ten problem i jak mówią mądrzy ludzie, również z naszego wydziału, zabieranie z lasu wszystkiego świadczy o nie najwyższym poziomie umysłu. My się zachwycamy, że to drewno zabieramy i palimy drewnem, jakie to jest ekologiczne. To drewno nie jest wcale ekologiczne. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, jakie ilości dwutlenku siarki i w ogóle siarki znajdują się na tych właśnie pozostałościach pozrębowych. To są przeogromne ilości i spalanie z drewna wcale nie powoduje, że my te siarki nie wyrzucamy, bo te siarki jest w ogromnej ilości. Latamy, bawimy się tym pozostałościami pozrębowymi już pewnie 12 czy 15 lat. Badania pana profesora Gornowicza wykazały, że w tym właśnie co jest w gałęzie pozostałości pozrębowej to jest 86-94% składników mineralnych. Z czego to drewno ma brać potem pokarm, jak my zabierzemy wszystko i spalimy? To, co palimy, spalając 900 kg pozostałości podrębowej, wszystko wyrzucamy w powietrze. Zostaje popiołu 9 kg. W związku z tym opowieści, że to jest wzorowanie się na szwedach, wcale nie jest najmądrzejszy pomysł. My wcale nie musimy wzorować się na szwedach, bo my wiemy może nawet więcej o nich. Szwedzi przyjechali, uczyli nas 10 lat temu, że będziemy palili zrębkami energetycznymi. Postawiliśmy taką elektrociepłownię w Trzciance. Posadzili lasy, posadzili plantację wierzbową, a teraz zwożą z okolicy wszystkie zrębki, które są możliwe, bo z tej uprawy wierzbowej nie da się żyć. Podobnie z dostawą do ciepłowni w Szczecinie. Co 8 minut przejeżdża przez Szczecin samochód przewożący pozostałości pozrębowe. Nikt tego nie liczy. Wszyscy się cieszą, że spalamy pozostałości. Ja bym chciał zwrócić jeszcze też inne, właśnie zwrócić uwagę na ten inny aspekt tego zagadnienia. Nie tylko się zachwycać, że Unia Europejska nam każe palić, ale te lasy za chwilę nie będą miały składników mineralnych. Powstawanie 1 cm gleby to jest 500, niektórzy mówią 500, niektórzy mówią 200 lat. Żeby powstała gleba. Z czego ta gleba ma powstać, jak my wszystko zabierzemy stamtąd, co tam jest? Bardzo dziękuję panie profesorze. Pan mówi, no ten aspekt ekologiczno-przyrodniczy, powiedziałbym, przy obecnym modelu naszej polskiej gospodarki leśnej, no jest ważny. W ramach tutaj odpowiedzi może, czy któryś z panów się podejmie? Ja czuję się wywołany również do tablicy, podnosząc nieśmiało palec. Łukasz, chciałem o czym innym powiedzieć, ale najpierw na temat wypowiedzi. Szanowny panie profesorze, prawdą jest, że środowisko leśne jest środowiskiem wrażliwym. Tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać. Biblijne
idźcie na cały świat i czyńcie sobie ziemię poddaną. My nie chcemy niczego niszczyć. Ja również. Mój uśmiech nie miał nic wspólnego z próbą grabieży środowiska leśnego. Tylko powiem tak. Świętej pamięci profesor Kubiak w zespole, w którym miałem też okazję uczestniczyć, w latach 70. prowadziliśmy próby pozyskiwania z pozostałości zrębowych, z gałęzi drewna na potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego. Została opracowana tam technologia, panie profesorze, w wyniku której dało się w sposób mechaniczny oddzielić te wartościowe części, o których pan profesor był uprzejmy mówić, i z tego drewna, z tych gałęzi utrzymać surowiec, który spełnił rygorystyczne wymogi przemysłu celulozowo-papierniczego. Instytut z Łodzi wykonał taką ekspertyzę. Ta ekspertyza jest w naszej katedrze, panie profesorze, do dzisiaj dostępna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pan profesor obawia się o to zubażanie środowiska leśnego. Oczywiście dobrze jest, jakby niczego nie ruszać. Tylko na globie żyje się przeszło 7 miliardów ludzi. Wszyscy chcą godnie żyć, jeść, rozwijać się i tak dalej. Skądś te zasoby trzeba czerpać. I mówienie o tym, ile to siarki wyrzucamy przy okazji spalania, czy ile dwutlenku węgla. Panie profesorze, jeżeli ten materiał pozostanie na powierzchni zrębowej, to te pierwiastki, te związki się uwolnią w takich samych dokładnie ilościach, tylko w innej przedziale czasowym i trafią tam, gdzie trafiają przy spalaniu. Więc to jest też trochę takie, no myślę, ideologia nie mająca oparcia na meritum. Chciałem przywołać, a propos zubożania siedlisk leśnych, fakt. Do 2000 zarządzenie Jasiu 2011, w którym weszło? 97. Do 97 roku, panie profesorze, wszystkie pozostałości zrębowe, w tym właśnie te, które część grubszą wykrzesywała ludność lokalna, pozostałe zbierało się i się spalało. I nikt nie przywołuje tego faktu, że to była grabież w tym zakresie. Przecież to było palone, cetyna była palona. Ja doskonale znam te sprawy, gdyż pochodzę z tego środowiska i zawsze w lesie spędzałem dużo czasu. Wiem, jak się to odbywało, pan profesor zresztą też pisał pan przy okazji, czym się rozpalało i tak dalej, i tak dalej. Więc trudno zgodzić się z tą tezą, że my przygotowujemy zamach na niezbędne dla lasu substancje. Ja powiem jedną rzecz, jako ten, który tą biomasę leśną produkuje w sposób fizyczny. Dla nas jest kompletnym ekonomicznym dezinteresem wchodzenie na powierzchnię, na których tej biomasy nie ma. Na wszystkich ubogich siedliskach, drodzy państwo, trzeba być po prostu niepoważnym, żeby szukać tam biomasy dla potrzeb przemysłu energetycznego, bo po prostu to się nie da za to zapłacić. W związku z tym to musi zostać. I jeszcze jedna sprawa tutaj a propos naszej dyskusji. W Nadleśnictwie Podanin w tym roku przeprowadziliśmy pewne doświadczenie, również tutaj z Krzysztofem. Przygotowaliśmy, z rąk pozyskiwaliśmy maszynowo, przygotowując drewno przemysłowe i pozostałości zrębowe od razu jako sortyment gotowy. I ten sortyment przetrzymaliśmy, proszę państwa, przez 4 miesiące. Jego wartość energetyczna wzrosła z przeciętnie 9 do 12 gigajouli. Proszę bardzo.
Jakby pan profesor zechciał uprzejmie podjechać na tą powierzchnię i zobaczył, co się obsypało i co zostało na powierzchni leśnej po 4 miesiącach, myślę, że moglibyśmy ten kompromis łatwiej znajdywać. A propos ilości tego drewna, to powiem tak, oczywiście dzisiaj jest sytuacja takiego, moim zdaniem, nieco sztucznego utrzymywania wysokiej koniunktury na drewna poprzez pewien, no, niebosłup, prawda? Trzymanie rynku drzewnego na pewnym stanie, to powoduje dobrą cenę, to jest normalny zabieg marketingowy, nie? Natomiast tutaj rozmawiałem z panem nadleśniczym o naszym potencjale, na naszej konferencji, może kto z państwa był w Łagowie, mówiliśmy o tym szeroko. Pan dyrektor Dawidziuk miał referat pokazujący nasze zasoby. Proszę państwa, no jest tak, że jeżeli na rynku pojawia się kupujący, no to po prostu pojawia się sortyment. Kiedyś było tak, że było kupowane drewno tylko opałowe, później powstało przemysłowe. W momencie, kiedy pojawił się przemysł tutaj płytowy, prawda, pojawiły się inne sortymenty. I tak samo jest tutaj. I a propos sortymentów, proszę państwa, całego tego slotu. Tym rynkiem się trzeba podzielić, bo nie ma innego wyjścia i tutaj, jak powiedziałeś, jest to oczywiste dla wszystkich, którzy rozsądnie chodzą po tym świecie, prawda? Kwestia tylko, żeby to podzielenie było rozsądne. Ja myślę, że tak, podnieście nieco rozmiar pozyskania i odejdźmy od wykrzesywania drewna przemysłowego z tych części korony, w których nakład energetyczny na to, żeby wykrzesać ten kawałek drewna, jest wyższy od jego wartości energetycznej na przykład, albo od jego wartości. I to właśnie robi pan nadleśniczy Wiśniewski skutecznie w swoim nadleśnictwie od zawsze. Po prostu kierując się pewną logiką. I w związku z tym jakby pula drewna dla energetyki wzrośnie, czyli rynek się będzie wypełniał. Dziękuję bardzo. Panowie, jako że czas już ku temu, żeby powoli podsumowywać, chciałbym, żebyśmy jeszcze w takim telegraficznym, jak gdyby, skrócie odnieśli się do tego pytania, które niejako też zostało w temacie tej naszej dyskusji postawione. Każdego z panów proszę o takie podsumowanie, 2-3 zdania. Czy, a jeżeli tak, to dlaczego? Biomasa leśna dla celów energetycznych może, powinna, musi stać się dla gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe produktem istotnym. Ja jeszcze mogę, to odnosi do pana Skropowu. Tak bardzo mówiąc, obserwuję zakupy przez przemysł płytowy z Rębków i tak praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie energetyka, to zarobkowanie w Polsce było całkowicie zaprzestane. Nie kupuje się w ogóle z Rębków. Nawet jeśli są podawane. Po prostu nie ma zakupów z rynków. Ja sprzedaję nie produkt do rynkowania, tylko z rynki. W ogóle wasze oferty się nie pojawiają na portalu za cenę 100 zł. Także, proszę państwa, też oddajcie sprawiedliwość, bo kontakt, technologia zginie. Gdyby nie zakłady właśnie energetyczne, czy w oparciu, które później produkują palenie, bo ci są odbiorcami, system drewna przeznaczonego do zgranitowania nawet na cele przemysłowe przestał już w Polsce istnieć co najmniej 10 lat. To jest jedna taka uwaga. A czy, powiedzmy, może nam więcej tego drewna się pojawić? Wydaje mi się, że można. Też odnosi pana Zarkomu. Cały sprzęt, który w Polsce funkcjonuje odnośnie zębków, czy przemysłowych, czy zębków do celów energetycznych, to jest sprzęt pochodzenia szwedzkiego, fińskiego, pochodzący z przystosowane do pracy na dużych powierzchniach i na szerokich szlakach drutowych. Nie udostępnimy drzewostanu pod zrębki, czy przemysłowe, czy energetyczne, dokąd nie wypracujemy albo w jakiś sposób dosugerujemy producentom tych urządzeń, żeby zaczęto myśleć o małych nasiębiernych rębakach, typu powiedzmy na przykład dla porównania, jako przykład Brooks, ale w mniejszym zestawie takie urządzenie, które mogłoby być ładowane odczołowo, takie kiedyś produkował Simpatec. Jeśli to nie wejdzie, nie wejdziemy na trzy wieże
i pozyskanie drewna czy z rynków przemysłowych, a tych będzie coraz więcej, jeśli dokładnie poczytamy. Państwo z przemysłu nie kupicie tych sortymentów, który będzie odpadem. Tu zrobi się dziura, bo on nie spełni parametrów drewna S2A, S3A, N1, a takie drewno też jest i ono jest na poziomie 10% pozyskania drewna do lasu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może króciutko nawiążę tutaj do wypowiedzi pana Leśniczego. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o wykorzystanie drewna z ciężarów przedrębnych, istnieją już technologie maszynowe, które pozwalają nawet na nieszerokich szlakach pozyskiwać sortymenty. Wprawdzie to nie jest zrębkowanie wewnątrz drzewostanu, jest to pozyskiwanie na przykład głowicami z przystawkami akumulacyjnymi, gdzie można wiele rzeczy pozyskiwać, niekoniecznie trzeba je też oczyszczać. Takie technologie istnieją, oczywiście one muszą być w pewien tam sposób do polskich realiów zaadaptowane. Ale znowu, tu musi wygrać ekonomia. Jeżeli to się będzie opłacało, to takie maszyny, takie technologie będą wchodzić. Jeżeli to się nie będzie opłacało, no to niestety to nie wejdzie. A reasumując, to sądzę, że faktycznie wykorzystanie biomasy leśnej no, będzie musiało w polskich realiach zaistnieć, chociażby dlatego, że jesteśmy tak zmuszeni tymi postanowieniami tej dyrektywy. I to jest dobre. I tak jak tutaj też doktor wspominał, to się nie musi odbywać na każdym siedlisku, wszędzie, na każdym zrębie. Na bogatych siedliskach, gdzie możemy sobie na to pozwolić, jak najbardziej myślę, że biomasa do celów energetycznych może być pozyskana. Należy też pamiętać o tym, że jeżeli pozyskujemy biomasę z powierzchni zrębowej, to nigdy nie jest tak, że zabieramy 100%. To też jest jeden z elementów moich badań, żeby określić, jak dużo tej biomasy nawet przy pozyskaniu faktycznie jest zabranych, a jak dużo jeszcze zostaje w lesie. Dziękuję serdecznie. Króciutko, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć tak. Odsyłam Państwa do wykładu pana dyrektora Piotra Grybiera, wiceprzewodniczącego Federacji Leśników Europejskich, w którym pokazał on jednoznacznie, że dzisiaj w Europie w strategii lasów poszczególnych państw członków Unii Europejskiej wyznacza się cele. Cel bioróżnorodności jest celem wiodącym. Na drugim miejscu pojawia się cel produkcji leśnej, który uwzględnia produkcję drewna dla potrzeb przemysłu energetycznego. Czyli zagadnienie jest szalenie aktualne i nie śpijmy. Nie śpijmy. Bo z tego tytułu często płacimy zbyt wysokie frycowe. Chciałbym powiedzieć tak, chaos jest na naszym rynku, dlatego że ten rynek leśny tym się charakteryzuje. Trzeba stworzyć logiczne struktury, że uczestnicy tego procesu w każdym ogniwie muszą mieć zapewnioną tą minimalną rentowność. Tak się dzieje niestety, nie chcę tu wracać do liczb, bo jako ten producent mógłbym tutaj przekazać je, zresztą przekazywałem już. Chodzi o to, że po prostu zbyt wielu jest chętnych do przechwytywania wartości dodanej, tworzonej przez innego. To jest powszechne zjawisko w Polsce. Dziękuję bardzo. Tak jak padło w czasie tej krótkiej prezentacji, Szwedom udało się ich kryzys paliwowy przekuć w duży sukces z biomasą i z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych. My najprawdopodobniej też stoimy tutaj. Kryzysem energetycznym i mamy dużą szansę wykorzystać bardzo duży potencjał energii tkwiący właśnie w biomasie leśnej. Mamy możliwości, mamy potencjał zarówno przyrodniczy, mamy potencjał ludzki i technologiczny, który myślę, że powinniśmy rozpocząć. Uważam, że powinniśmy traktować biomasę leśną jako istotny produkt gospodarki leśnej, bo żyje z tego cała masa ludzi. Ze mną współpracuje kilkadziesiąt firm, kilkadziesiąt osób, które zbierają, pryzmują, zrębkują i wożą tą biomasę leśną. A oczywiście musimy też pamiętać o tych, którzy to produkują energię z tej biomasy. To jest jeden argument. Druga sprawa jest taka, możemy tą biomasę pozyskiwać, bo już takie świeże badania chińskie dowodzą, że nie ma istotnego wpływu
wyjmowania tej biomasy z powierzchni leśnej na wzrost i rozwój drzew, można powiedzieć, czy młodych pokoleń drzew. No i trzecia sprawa, no Polska potrzebuje tego tak zwanego miksu energetycznego. I musimy się, czy musimy, nie musimy oczywiście, możemy być zależni od Rosjan, możemy być zależni od Arabii Saudyjskiej i Bóg wie od czego jeszcze, ale Polska wymaga uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł surowców i mamy tutaj ogromną szansę, to jest również szansa dla leśników, żeby wykazać się w jakimś takim innowacyjnym kierunku, żeby pójść też, pokazać, że idą z duchem czasu. Dziękuję. Dopóki biomasa leśna to nie będzie pełnowartościowe drewno, z punktu widzenia przemysłu drzewnego jak najbardziej powinno być promowane jej wykorzystanie. Jeszcze jedna sprawa, trzeba zwrócić uwagę na to, że w Polsce warunki są ekonomiczne inne niż w Szwecji, jednak sporo ludności lokalnej korzysta z tak zwanej gałęziówki. To powinno być jakoś rozgraniczone, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że tylko systemowe jakieś organizowanie pozyskania biomasy ma sens i wtedy firmy mogą inwestować w kotły lokalnie, bo jeżeli nie mają zapewnionego surowca, to żaden przemysł, cokolwiek on miałby produkować, nie będzie tego czynił. A skoro mowa o systemowym modelu podejścia do wykorzystania biomasy leśnej lub drzew energetycznych, to szanowni Państwo, bądźmy tego świadomi, że to jest zadanie, które stoi przed nami i nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli my tego nie zrobimy, no to nie daj Boże, żeby zabrali się za to politycy, bo to rzeczywiście jest zagrożenie dla polskich lasów. Panowie, bardzo dziękuję za udział. Państwu również życzę miłego dnia i owocnego tutaj bycia na targu. Dziękuję bardzo.